Dzień dobry ludzie, tutaj Bartosz Kącki. Ostatnio pokazywałem wam mój. Ostatnio graliśmy sobie w misję Największe z Królestw Śródziemia. Dzisiaj misja Nie proszę nie goście. I idziemy sobie tutaj do tego starego Bilba. No i teraz, jak zawsze, będzie cutscenka. Oczywiście nie ta, tą chcę pominąć. No i proszę, kolejna cutsceneczka. Podziwiajcie. Oczywiście w tej czarnej ramce, co się pojawia, możecie sobie czytać różne rzeczy, co oni tam mówią. Jest? On to zje? Rekin z jabłkiem? O, Dwalin przyszedł. Czyli krasnolud. Jak oglądaliście pierwszą część, to wiecie, że tutaj przyjdzie masa krasnoludów. Nie. Dobra. Więc zmieńmy się na Balina, znaczy Dualina, mieli mi się. Dobra, klucz. Rozwalę wszystko. O, i akurat kluczyk wypadł. Zaprosiłem Balina do domu i mi od razu rozwala całe mieszkanie. Nie tak, Dualin. No. No. A, tutaj trzeba płytki ułożyć. Dobra, nie widziałem. Ojejku. Ten podest na talerzu musiał kosztować dużo, a Balin go zniszczył. Balin. Znaczy Dualin go zniszczył, nie Balin. Aha. Witaj, bracie. Podłogę mu rozwalił. Chcę być Balinem. Zaraz, zaraz. Zaraz tam wejdę, jeszcze tutaj wszystko poniszczę. Sorki, Bilbo. Bo ten tutaj hobbit w ubranku nazywa się Bilbo. I to jest jego domek. A ja mu wszystko niszczę. To przykre, wiem. Jeden na trzy. Dobra, mogę się pobawić w układanie mapek. Ale szczerze mówiąc, nie chce mi się. Dwa na trzy. Fajnie, będzie mieć za to puszeczkę. Siu. Jeszcze wszystko tutaj poniszczę na wszelki wypadek. Pozbieramy sobie akurat drewienka. Jest tam coś? Oprócz monet nie. Dobra. O nie, nie znoszę takiego układania. Mówiłem wam, jestem w tym kiepski.
mamy. O, tych rzeczy nie mamy. I linek nie mamy. Kamienie mamy. To trzeba jeszcze pozbierać te inne rzeczy. Ale skąd? Ale potrzebujemy jeszcze 7 linek. Ale skąd je weźmiemy? Chociaż może stąd mi wypadły. O, właśnie. Wypadły linki. Ale mam ich coś mało. O, 10. Dobrze, nazbierało się. Dziewięć kawałków w kieszeni. I kolejna animacja. Pff, czy on niesie bagietkę? Fili i Kili. Uwielbiam ich. Nożyczki? Po co? Bagietkę zabrał, a miecz wrzucił. Jak nożyczki można naostrzyć? Widzieliście, co Balin robił? Okej. Więc będziemy tutaj Kilim. Kili to jest mój ulubiony krasnolud, bo on ma właśnie łuk. Łuk. A ja uwielbiam krasnoludki z łukiem. Jak tutaj strzelę, to co się stanie? O, właśnie nic się nie stanie. Kiełbaska nam wypadła. Coś ty zrobił, człowieku. Czy tam krasnoludzie? Dobra. I teraz jeszcze coś tutaj jest. O, kostka sera. Dobra. Bierzemy kostkę sera. Coś ty zrobił. Nie ten klawisz nacisnąłem. Wiem, że to moja wina, ale wolę zwalać winę na niego. Tak jak ja. Zawsze to robię. Bagietkę zrzuciłeś. A Biebo sobie je marcheweczkę. To takie słodkie. Kamyczki sobie pozbieramy, bo ich jest mało.
Wezmę tylko. To zobaczysz ci. O! I mamy puszeczkę pierwszą. Nie ma już tu nic do zniszczenia, dobra. Zabieramy sobie tą. To winko, czy co to tam jest? Wódeczka, rum. Dobra. Wszystkie krasnoludy. I Gandalf. Jej, Gandalfi. Ile tam rogali? Świnka z marchewkami? Żyrafa! Oni nie są żyrafy! Serio, jak mi się w domu zmieściła? To jest super! Ekstra! A? Utka. Misiu. Słodki misiu. Nie! Sorki, nie zapanowałem jeszcze nad tym. Muzyczka też jest fajna. Serio, muzyczka jest super. Źle nacisnąłem klawisz. Teraz to Doriego. Sorry. Jestem w tym kiepski. I do bamburka słodkiego. Chyba jestem w tym coraz lepszy. Jak on to podał? Balin. Fajnie. I kolejna animacja. Okno rozbił. I przyszedł dowódca kompanii Thorin Dębowa Tarcza. Thorin Oakenshield. Jaki niemiły! Nie! Masz mi nie uderzać Bilba. Samotna góra. Lodge trainer.
Ale wielki. Ale tak było w filmie, naprawdę. I to będzie już koniec. Bilbo Hobbiton. Bilbo. Gandalf. Gandalf. Tylko jedna poszeczka. Szkoda. Oczywiście miejsce odblokowane na mapie. Dużo tych miejsc. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No kiedy to się wreszcie skończy? Skończyło się, dobra. Drugi mitrilowy klocek, bo w Lego Władca Pierścieni były mitrilowe, więc tutaj też chyba są mitrilowe. I jeszcze jest jedna animacja. O, jak słodko, Bilbo sobie śpi z misiem. I kontrakt ma do głowy przylepiony. Tam jest Bilbo spalony! Na tym kontrakcie możecie się przyjrzeć. Gandalf. Dobra, więc to by było na tyle. No i liczę, że Wam się podobało. Pamiętajcie, dawajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. I do zobaczenia, ludzie, w kolejnych odcinkach z serii Lego The Hobbit. Do widzenia!